To najpierw taki wstęp, bo jak tu wychodziłem, to zwykle miałem tak po prostu takie przekonanie w sercu, że wychodzę, kropka, nikogo nie pytam. A dzisiaj mówię, Boże, to ja kiedy mam powiedzieć te rzeczy, w trakcie uwielbienia, czy później? A on mówi, pójdź zapytaj Artura, bo ja mu ufam. I ja mówię, wow, to trudna rzecz, bo ja ostatnio miałem z tym problem. I ja słyszę od Boga, żebym pytał Artura, bo Bóg mu ufa. I to jest bardzo trudna rzecz, to jest tak świeże. Ale to też jest owoc tej rzeczy, o której powiem w ogóle, bo bez tego, bo to jest niestety znowu, znaczy niestety, to jest niesamowite, że Asia powiedziała w tym momencie coś, co absolutnie dokładnie jest o tym, co chcę powiedzieć, nie? No, ponieważ ostatnio był długi czas, gdzie ja spędzałem czas tak naprawdę bez Boga i wykonywałem szereg różnych rzeczy takich ogólnie pobożnych, jakieś tam sobie słuchałem uwielbienia, tak, różne rzeczy, ale naprawdę tygodniami, no, tak nie miałem takiego konkretnego kilkugodzinnego spotkania z Bogiem, gdzie mógłbym po prostu przeprać te brudy wszystkie i jakby to serce wylać, nie? I ostatnio miałem takich nawet parę spotkań i zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. W ogóle zaczęły schodzić ze mnie po prostu jakieś takie, nie wiem, napięcia w ogóle do ludzi, do kościoła, do... Nie wiem, nagle poczułem, że muszę zadzwonić do Artura, mu podziękować, powiedzieć, słuchaj, że przepraszam w ogóle, ostatnio źle o tobie myślałem, ale dobrze... Dobrze się dzieje w moim życiu dzięki tobie, tak? No i przechodząc teraz do tematu konkretnego, no jestem sobie z Bogiem i tak, kurczę, no wszystko mnie rozprasza, tyle rzeczy mnie rozprasza. Ja mówię, Boże, czemu ja w ogóle, nie wiem, wchodzę w takie rzeczy płytkie, typu sobie jakiegoś Facebooka, pooglądam coś, no w ogóle dlaczego tak jest? On mówi, no bo siebie nie kochasz. I ja mam takie w ogóle, taki w ogóle szok, jak to siebie, w sensie, jak, co ma jedno do drugiego, nie? I Bóg mi zaczyna mówić, a właściwie moje serce we mnie, w ogóle takie różne cechy tego, jak Bóg, znaczy jak człowiek jest niekochany, co ma, nie? I nagle czuję, że mam to spisać, a że jakoś tak mi to się rymowało, to spisałem wierszem. Człowiek niekochany otwarty jest na rany. Człowiek niekochany z przedszkola nieodebrany. Człowiek niekochany zaprzepaszczone plany. Czas jest zmarnowany, bo człowiek niekochany. Tak bardzo chciałby zmiany, człowiek niekochany. Nikogo nie kochamy, bo nikomu nie ufamy. Z niczego robi dramy. Człowiek niekochany. Człowiek niekochany ukrywa swe zamiary. Od zawsze zawstydany, przez życie ukarany, bo choćby był wygrany, sam zniszczy Boże plany. Człowiek niekochany, przez nic nie nasycany. Człowiek niekochany, bez ojca wychowany. Na wakacje niezabrany, ostatni wybierany. Z radości okradany, ze świniami trzymany. Człowiek niekochany, już umarł zapomniany. Człowiek niekochany, czy tylko oszukany? Mnie osobiście to uwolniło, nie? I tak sobie teraz jeszcze podczas tego tak sobie myślałem, kurczę, no same takie na nie, tu nie ma rozwiązań w tym wierszu za bardzo, nie? I pytam Boga, no na pewno ja mam to czytać dzisiaj w ogóle, on mówi tak, bo wszyscy znacie, że kielich was przelewa się, no nie? Wiecie to wszystko. Wiecie, że jesteście kochani, no nie? Znacie tą teorię. Ja sam kiedyś naczytałem się tam książek takich, wiecie, o zarządzaniu i takie do Boga, Boże, jaka jest najbardziej strategiczna informacja dla mnie w życiu? Kocham cię. No i wiecie, tak se, no, jedną część serca to przyjęła, a druga tak była, no takie coś, nie? Ale teraz jakby zaczynam to zgłębiać, bo pamiętam, jak Przemek powiedział coś takiego, wiem, że cierpicie. Pamiętam to. I wtedy jakby we mnie to mocno uderzyło i jakoś nie usłyszałem rozwiązania. No wiemy, że wiesz, jakby Bóg wie, że cierpimy, no nie? No i co z tego? I ja też wam teraz nie podam teraz rozwiązania na to, że jesteście niekochani, bo co z tego, że ja wam jakąś teraz powiem intelektualną myśl, którą by w ogóle nawet Bóg mi w komorze pokazał. Skoro to wy się musicie z nim spotkać i se sami to usłyszeć. I sami musicie to wziąć na wasz prosty język do waszego serca. I to nie ma innej drogi, żebyście to pojęli, tak? I chciałem powiedzieć też, że odczuwam olbrzymie przekonanie, że wiele osób tutaj tak naprawdę czuje się niekochanych, są sierotami i to często takimi wysoko funkcjonującymi sierotami, bym powiedział, które mają różne mechanizmy, że tak powiem, życiowe dyscypliny, poukładane sprawy. Czasami dużo wiedzą nawet o Bogu, dużo mechanizmów takich duchowych znają, ale są mimo wszystko sierotami.
I no, dla tych ludzi też nie mam w tym momencie gotowego słowa, które w tej chwili za pomocą Jego się wszystko zmieni, ponieważ wy też musicie usłyszeć to słowo o tym właściwie, co Asia już powiedziała, że jesteście po prostu Jego kochanymi dziećmi, tak? Po prostu i tyle, nie? I dla mnie się wszystko zmieniło, gdy zrozumiałem, że ja naprawdę czułem się niekochany, naprawdę. Jakby nie dało się tego ukryć, bo na tylu różnych poziomach się czułem niekochany, a wiecie, jak wiele rzeczy po prostu wykonywałem, które były, wiecie, no nazwijmy religijne po prostu, nie? Po prostu, a nie dotknąłem tego serca i głębi. I jedna tylko rzecz to zmieniła. Szczere spotkanie z Bogiem. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz, bo wiele osób może mieć problemy z koncentracją, bo żyjemy w czasach, gdzie z koncentracji jesteśmy wręcz okradani. Każda jednak reklama, są bardzo, że miliardy na to kładzone, żeby was odciągać. I wiecie, ludzie w świecie różnych tam biznesów stosują coś takiego jak mindfulness. Sobie po prostu trenują koncentrację, tak można powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że ja sobie zamieniłem to na coś takiego jak gutfulness. Po prostu tak samo jak mindfulness, tylko że po prostu czas z Bogiem. Tak? Ja się po prostu wyciszam, ja w ogóle pozwalam płynąć myślą, pozwalam ten, aż w końcu wchodzę w taki stan spotkania z Bogiem i tam właśnie stało się to, że poczułem się kochany, stąd jeszcze na koniec chciałem to dodać. Dzięki.